Masztalarski rozmowa tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęła Dorota Wróbel Górecka, szefowa Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Jak się Pani czuje, pani Doroto, w nowej roli? Bardzo dobrze. Nie tęskni Pani za powiatową izbą gospodarczą? Powiatowa Izba Gospodarcza zawsze będzie bliska mojemu sercu. Sentyment zawsze pozostaje, natomiast w chwili obecnej mam nowe wyzwania, nowe cele do realizacji. Czyli Izba to rozdział zamknięty. Izba to Przyjaciele, Izba to instytucja, do której zawsze będę wracać i będę z nią współpracować również w ramach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. No właśnie, słowo integracja bardzo dobrze mi się kojarzy, ale jak mniemam w tym projekcie, nie tylko o ten rodzaj integracji chodzi. E, tak. E, w naszym projekcie, naszym celem działania jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. E, Integracja z, ze społecznością zawodową, społecznością lokalną, wdrożenie osób, które z różnych powodów wypadły z rynku pracy, y, pomoc im na, y, w powrocie na ten rynek. Centrum zostało powołane do życia w sierpniu tego roku. Z programu korzysta 20 kobiet i 20 mężczyzn. Kim są te osoby? Są to mieszkańcy powiatu legionowskiego z terenu wszystkich gmin. Y, osoby. Które są długotrwale bezrobotne bądź bezrobotne? Mamy osoby, które są bezrobotne kilka miesięcy, ale również takie, które są bezrobotne kilka bądź kilkanaście lat. Są to osoby, które korzystają z, ze świadczeń pomocy społecznej. Kto i wedle jakich kryteriów wybiera uczestników projektu? Realizacja naszego projektu, funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej nie może się odbyć bez naszych bardzo ważnych partnerów, czyli Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej. Właśnie te dwie instytucje rekrutują osoby, które biorą udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej, ponieważ jednym z warunków uczestnictwa w Centrum jest korzystanie z, z, z świadczeń właśnie pomocy społecznej. Rekrutacja odbywa się na dwa sposoby. Osoby mogą być wytypowane do nas i zakwalifikowane, skierowane do udziału w centrum poprzez Urząd Pracy bądź Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również mogą do nas trafić osoby z własnej inicjatywy, które dowiedzą się o naszym działaniu, o naszej bardzo atrakcyjnej ofercie i same zgłoszą chęć udziału w zajęciach w CIS-ie, ale również muszą się zgłosić do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. I jakie kryteria te osoby muszą spełniać? Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które. Yy... Same chcą wziąć swój los w swoje mm -hmm. własne ręce. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która tak jakby, no, kieruje naszą działalnością, działalnością centrum, wskazuje szereg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mogą wziąć udział w zajęciach. Natomiast my w, na, w ramach projektu unijnego, który finansuje funkcjonowanie, pierwszy rok funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, dla nas kryterium obowiązkowym jest pozostawanie bez zatrudnienia. W szczególności osoby długotrwale bezrobotne, natomiast są wyjątki. Mamy osoby również, które są bezrobotne, tak jak powiedziałam od kilku miesięcy, ale spełniają inne dodatkowe kryteria, czyli na przykład są to osoby samotnie wychowujące dzieci bądź kobiety, które wracają na rynek pracy. W jaki sposób chcecie pokazać tym osobom, że można i warto żyć inaczej? Chcemy im pokazać poprzez pracę, Chcemy im pokazać inne życie, życie zawodowe poprzez pracę. Zajęcia w centrum wyróżnia fakt, że nasze, u nas uczymy się pracując. Uczestnicy projektu pracować będą ponad tysiąc godzin na warsztatach zawodowych czyli w miejscach, w których pod okiem fachowego instruktora będą przez 10 miesięcy wykonywać faktyczną pracę. I za tą pracę otrzymują wynagrodzenie? O, otrzymują? Czy są to tylko i wyłącznie warsztaty praktyczne? Nie, nie. otrzymują wynagrodzenie. Wynagrodzenie w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych jest to świadczenie integracyjne, które należy się każdemu uczestnikowi biorącemu udział w warsztatach. Ponadto zwracamy koszty dojazdu na zajęcia, na warsztaty. Zakupiliśmy odzież, obuwie i odzież roboczą, zapewniamy naszym uczestnikom ciepły posiłek. Osoby zostały przeszkolone w zakresie BHP, zostały przebadane medycyna pracy, badania specjalistyczne, bo mówimy tutaj o pracy na przykład na wysokości w warsztacie remontowo-budowlanym, czy pracy z ludźmi, czyli badania sanepidowskie. Ale nie samą pracą człowiek żyje i Centrum Integracji Społecznej też o tym dobrze wie, bo w projekcie znalazła się także, znalazł się także element integracji integracji polegającej na wspólnych wyjazdach czy do kina, czy do teatru, czy nawet na rodzinne wycieczki. Tak jest. Proponujemy bardzo szeroką i kompleksową ofertę. Nie skupiamy się wyłącznie na pracy, ale również zapewniamy naszym uczestnikom. Szkolenia, szkolenia ogólne, czyli kursy komputerowe, warsztaty motywacyjne z psychologiem, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs przedsiębiorczości. Ale nie tylko, ponieważ przed przystąpieniem do pracy faktycznej na warsztatach zawodowych zorganizowaliśmy dla każdej grupy profesjonalny, specjalistyczny kurs. W zależności od warsztatu, kurs gastronomiczny, kurs opiekunki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, kurs w zawodach murarz, tynkarz, glazurnik i hydraulik. Oraz kursy robotnika gospodarczego. I tym sposobem powiedzieliśmy o grupach remontowo-budowlanych, które Dokładnie. pracują w Centrum Integracji Społecznej. <laughs> Dokładnie. Natomiast mówił Pan redaktor o integracji. Mamy również y, zaplanowane wyjazdy studyjne do innych centrów integracji społecznej, które funkcjonują już od jakiegoś czasu. Chcielibyśmy pokazać, jak innym się udało i do czego dążymy. Mamy wspólne wyjazdy do kina, do teatru, ale również wspólne imprezy integracyjne bądź spotkania świąteczne. Świąteczne, które na przykład odbędzie się, pierwsze, pierwsze nasze świąteczne spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym. To na czym byliście w kinie ostatnio? W kinie jeszcze nie byliśmy, dlatego że oferta... To może w <laughs> Wybieramy się do Teatru Kamienica, chcemy zorganizować specjalnie dla nas spektakl z rozmową z szefem teatru. Także przygotowujemy takie specjalne wydarzenie. Czyli jak się okazuje Centrum Integracji Społecznej to także doskonała okazja do tego, żeby poprawić swoje CV. Tak jest. Tak jest. Poprzez to kompleksowe wsparcie, kompleksową ofertę, pracujemy nad tym, aby po, po zakończeniu uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej nasi pracownicy byli dobrze przygotowanymi pracownikami na lokalny rynek pracy. No to teraz pytanie kluczowe: jakie szanse na znalezienie stałej pracy mają uczestnicy projektu? Folder promocyjny, jak wiemy, przyjmie wszystko w życiu już tak łatwo nie ma. Myślimy również o tym, w związku z tym, że projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w chwili obecnej wszystkie warsztaty pracują nieodpłatnie, pracują niekomercyjnie. I to jest czas, który chcemy poświęcić na to, aby zaprezentować się szerokiemu środowisku, zaprezentować się instytucjom samorządowym, przedsiębiorcom lokalnym. Pracujemy na rzecz gmin. Pracujemy nieodpłatnie, pokazując w jaki sposób, jaką jakość pracy prezentujemy. Osoby, które zakończą udział w projekcie, będą mogły odnaleźć się same na rynku pracy, bądź skorzystać z form tak zwanych wspieranych. Możemy pomóc tym osobom utworzyć spółdzielnię socjalną, możemy pomóc osobom założyć działalność gospodarczą z dotacją z Urzędu Pracy, możemy również skierować te osoby do pracy czy w Centrum Integracji Społecznej czy w innym instytucji w innej instytucji publicznej bądź u przedsiębiorcy lokalnego również zatrudnieniem wspieranym czyli przez jakiś czas współfinansowanym ze środków y funduszu pracy y z Powiatowego Urzędu Pracy także osoby które będą chciały pracować bo to jest to jest warunek niezbędny. My zrobimy wszystko. Wręcz kluczowy. To jest tak, to jest warunek kluczowy. Te osoby, które rzeczywiście będą chciały pracować i nie zmarnują czasu i nie zmarnują wszystkich działań, które zainwestujemy w nie, będą mogły znaleźć zatrudnienie. Pierwsza edycja projektu jest finansowana ze środków zewnętrznych. Projekt dobiega końca w czerwcu 2015 roku. Po tym terminie CIS będzie finansowany przez powiat? Na początku przyszłego roku będziemy zastanawiać się, w jaki sposób działać dalej. Czy rozpocząć działalność już typowo komercyjną w ramach naszych warsztatów? Czy będziemy mieli dodatkowe finansowanie, które pozyskamy ze środków krajowych, bo unijne, na unijne jeszcze musimy trochę poczekać? Być może będziemy mieli dodatkowe, pozyskamy środki finansowe i będziemy mogli funkcjonować dalej w tej samej formule. Czyli. Czyli będziemy mogli świadczyć nieodpłatnie pracę na rzecz Tak, ale tu pytam o te wnioski. Gdzie się mają zgłaszać osoby, kiedy, do kogo? Aha, bo pan redaktor zapytał, tak, jak można trafić do CIS-u. Ja tak, wyszłam To Trafić można po prostu wsiąść w autobus, podjechać do Starost, a nie, to jest Piłsudskiego 3 w Legionowie. Tak, tak? biuro tej projektu tej jest na, na Piłsudskiego 3, wejście od ulicy Kopernika. Tam jest biuro naszego projektu i tam znajduje się również jeden z warsztatów. Warsztat ale już nie usług niedługo, opiekuńczy. bo was rozbierają e, e, w sensie e, oczywiście Tak, budynku. Natomiast do końca projektu na pewno tam. Dotrwamy. Oczywiście najchętniej zapraszamy do nas, do siedziby. Może, możemy kontaktować się również telefonicznie, mailowo. Mamy swój fan, fanpage. Nie wiem, czy dobrze no tak, mówię na, ta, na Facebooku. Tak, to się nazywa fanpage. Tak, tak. Tak, że, także wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy. W chwili obecnej mamy tak, jakby pełne obłożenie: mamy listę rezerwową, ale lista rezerwowa jest otwarta. Więc zapraszamy wszystkich Państwa chętnych. Zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem była Dorota wrubel Górecka. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.